Z kilkoma pinchos na talerzu witam się z wami z Barcelony. Zjemy tutaj dużo pyszności, dania kuchni hiszpańskiej, katalońskiej, potrawy tradycyjne i regionalne, ale też często w takim nowoczesnym wydaniu. Spróbujemy m.in. najlepszego sernika na świecie, a także odwiedzimy jedną z najlepszych pizzerii w Europie. Zapowiada się naprawdę smakowicie. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Partnerem naszego wyjazdu do Barcelony jest Sky.pl, platforma do organizacji tanich lotów, city breaków oraz wakacji. Na Sky.pl zaplanowaliśmy cały nasz wyjazd do Barcelony, od lotów przez nocleg aż po ubezpieczenie. Być może pamiętacie, w zeszłym roku byliśmy z Sky.pl we wschodniej Sycylii, zjedliśmy tam pysznie i mam nadzieję, że w Barcelonie to powtórzymy. Idziemy jeść to miasto. Pierwszy dzień w Barcelonie zaczynamy na markecie. Jesteśmy na Santa Caterina Market, jednym z licznych marketów z jedzeniem, produktami spożywczymi, jakie znajdują się w Barcelonie. Każda dzielnica w zasadzie ma swój. Dzień chcieliśmy zacząć jednak na Mercat de la Boqueria, czyli tym takim najbardziej znanym markecie w Barcelonie, który znajduje się przy La Rambli, ale po szybkim rekonesansie stwierdziliśmy, że jest tam dość turystycznie, bo poza takimi typowymi produktami, jakie można znaleźć w tej części świata, bo to jest po prostu jakichś żelków, jakichś kolorowych napojów, pełno rzeczy, które można sobie kupić na pamiątkę. No i przede wszystkim pełno ludzi, dużo turystów, mimo wczesnej pory był już ścisk. No i ewakuowaliśmy się na Market Santa Catarina. Tutaj mieliśmy taką poleconą miejscówkę, która nazywa się Bar Joan i można tutaj wpaść zarówno w porze śniadaniowej, jak i później, bo jest to miejsce czynne chyba w zasadzie przez cały dzień. Zjedliśmy tam smażone chorizo, smażoną kaszankę, omlet z ziemniakami, papryczki padron oraz kanapkę. Ta kanapka była niedobra, reszta rzeczy była naprawdę w porządku. W kanapce mieliśmy nieprzyprawioną niczym polędwicę wieprzową oraz ser totalnie bez smaku, wszystko jedynie skropione oliwą, ale zapłaciliśmy 15,5 euro za całkiem sycące śniadanie dla dwóch osób z wodą do picia. A tutaj na markecie możecie kupić wszystko, co dusza zapragnie. Ryby, owoce morza, mięsa, sery, warzywa, owoce i wiele, wiele więcej. Porwaliśmy jeszcze takiego rożka za 2 euro. Mamy tutaj jamon iberico de belotta, mamy fueta. Fuet to jest taka kiełbaska w uproszczeniu, pochodzi z Katalonii. No i mamy ser oraz coś chrupkiego do przegryzienia za 2 euro. Myślę, że fajna przekąska. Takie rożki znajdziecie na wielu stoiskach, na wielu marketach, również na tym Mercat de la Boqueria. Było pełno takich rożków w zasadzie na co drugim stoisku. My teraz idziemy na kawę, a wy w międzyczasie zobaczcie, gdzie jedliśmy wczoraj tuż po przylocie. I tutaj już dam spoiler, było dużo smaczniej niż dzisiaj rano. Jesteśmy w restauracji La Habata. Jest to restauracja polecana przez taką polską instagramerkę, która mieszka w Barcelonie, Anię Nguyen. Ona przetłumaczyła menu na język polski. To menu jest dość obszerne, więc świetnie, że ono jest przetłumaczone na język polski, nie jest tylko i wyłącznie po hiszpańsku czy po katalońsku, bo byśmy pewnie tutaj siedzieli przez pół godziny i tłumaczyli sobie wszystkie nazwy. Je się tutaj raczej takie małe talerzyki, talerzyki do dzielenia się i są to raczej takie klasyczne hiszpańskie dania. Zaczęliśmy od sera manchego, to jest taki twardy ser owczy, dość intensywny, ale bardzo smaczny, świetnie pasujący do wina. Poza tym polędwicę wołową wysmażoną na takie medium w oliwie i czosnku oraz bardzo jędrne, bardzo smaczne krewetki też w oliwie, też w czosnku, ale jeszcze w ostrej papryczce. No i la bombeta, czyli taka smażona kula ziemniaczana, nadziewana mięsem mielonym i oblana aioli oraz takim pikantnym sosem, takimi sosami jak to patatas bravas. Dobrze się zaczęło, a jeszcze przed nami parę smakołyków. Tutaj mamy kolejną rzecz, przygrzebka. W jednej porcji są cztery, po hiszpańsku zamburinias. I to są przygrzebki w oliwie, trochę popieprzone, obsypane szczypiorkiem. Kawał przygrzebka. Bardzo delikatny, taki rozpływający się w ustach. Dopiero po chwili czujemy ten taki dość intensywny, morski smak. Możemy sobie wypić trochę oliwy i soku z cytryny. Jest to przepyszne. Tak tutaj można spędzać w Barcelonie czas. Te przygrzebki są w ogóle z sekcji w menu, która nazywa się galicyjskie smakołyki. Galicja znajduje się w północno-zachodniej Hiszpanii. Może kiedyś tam pojedziemy. A w ogóle sama restauracja jest dość nowa, bo istnieje bodajże od 2 albo od 3 lat. Coś mi się kojarzy, że została otwarta w 2021 roku albo w 2019. No i generalnie jest ładna. Nie przypomina takiego typowego hiszpańskiego tapas baru, tylko jest dość nowocześnie. No i mi się to podoba, fajnie w takim miejscu zacząć przygodę z Barceloną.
Jeszcze wykańczamy ośmiornicę. Grillowana macka, bardzo dobrze zrobiona. Podana na pirze ziemniaczanym, które jest obsypane ostrą papryką oraz płatkami soli. Przepyszna rzecz. To pire ziemniaczane jeszcze gorące. Po tej miękkiej i lekko chrupiącej z zewnątrz ośmiornicy czas na deser. Mamy serniczek. Kelner nam powiedział, że to jest najlepszy sernik na świecie. Bardzo kremowy. Jeszcze bardziej niż w Radomiu. Przepyszny. Dużo pyszności dzisiaj tutaj jemy, ale to jest najlepszy. Najlepszy. Tutaj mamy jeszcze torta de nata. To jest taki tradycyjny deser z kuchni kolumbijskiej. On jest zrobiony z natas, czyli rodzaju gotowanego mleka, który nadaje temu ciastu dość taką niecodzienną konsystencję. Trochę chleb, trochę bułka, trochę biszkopt. Jest to delikatnie słodkie. W porównaniu do sernika praktycznie nie jest słodkie, ale jest to ciekawe, jest to dobre. Jeśli macie ochotę zjeść jedną słodką rzecz, no to bierzcie koniecznie ten sernik, który jest rewelacyjny. A jeśli macie miejsce na więcej, no to zamówcie sobie też taką ciekawostkę. Ja jeszcze serniczka muszę zjeść. Dech zapiera, słów odbiera, sernik roku póki co. Było pysznie, a teraz już wróćmy do teraźniejszości. Jesteśmy przy jednym z wielu punktów Syra Coffee. To jest taka sieć kawiarni speciality z Barcelony, ale obecna w kilku hiszpańskich miastach, również palarnia kawy. Odwiedziliśmy jeden z punktów tej kawiarni w Walencji. Wielokrotnie w zasadzie piliśmy tam kawę. No i tam jest taka fajna rzecz, że można założyć aplikację, zbierać punkty. No i te punkty można później wydawać na kawę. I tym sposobem mamy dwie kawy przelewowe za darmo. Mam nadzieję, że są równie smaczne co w Walencji. Odsyłam do vloga z Walencji. W filmie z Barcelony nie będę drugi raz opowiadał historii tapas, nie będę przytaczał ciekawostek o papryczkach Padron, czy nie będę mówił, jak się przygotowuje paella i jaka jest ta niby prawdziwa. Więc polecam wam tego vloga, nawet jeśli do Walencji się nie wybieracie, to możecie się dowiedzieć z niego naprawdę kilku ciekawych rzeczy. Ale oczywiście również z Barcelony mam dla was jakieś ciekawostki. Teraz jesteśmy w okolicy, która nazywa się Barceloneta. Tutaj przez wieki mieszkali rybacy. Była to dzielnica portowa, która znajduje się blisko morza i w związku z tym jest tutaj dużo lokali, które specjalizują się w owocach, morzach i rybach. Idziemy do jednego z nich. Miejsce nazywa się La Cova Fumada. Jest popularne zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców Barcelony. No i słynie nie tylko z owoców morza i ryb, ale także z dania, w zasadzie takiej przekąski, która nazywa się La Bomba. Nazwa wzięła się ponoć stąd, że pierwsza osoba po spróbowaniu tej przekąski powiedziała, że jest to po prostu bomba. Bomba w znaczeniu coś przepysznego. Przekąska ta ponoć została wymyślona około 60 lat temu i stoi za nią Maria Pia, która właśnie w tym lokalu, który jest za mną, pracowała. Sama La Cova Fumada istnieje od 1944 roku i nie jest to jakaś duża restauracja, stolików w środku jest raptem kilka, także podejrzewam, że w sezonie trudno się dostać. Tym bardziej, że nawet na początku marca bywają kolejki. Ponoć najlepiej przyjść wcześnie rano. La Cova Fumada otwiera się o 9:00. Jeśli macie ochotę jeść ryby i owoce morza na śniadanie, no to proszę bardzo. Teraz jest troszkę po 11:00, także pewnie chwilę poczekamy. I to jest właśnie ta bomba, czyli smażona kulka ziemniaczana z aioli i ostrym sosem. Tak to wygląda po przekrojeniu. Ostry ten sos. Delikatnie go spróbowałem i już pali. Jest to naprawdę bardzo smaczne, ale więcej opowiem i o tym daniu, i o reszcie dań, które tutaj spróbujemy na zewnątrz, bo jak słyszycie, jest to bardzo gwarny lokal. Bombę jedliśmy też w La Habeta, w tym pierwszym miejscu, które odwiedzaliśmy, ale tam była chyba jakaś taka wariacja. W środku było też mięso mielone i sama bomba była większa. Tutaj ona jednak powstała i naprawdę smakuje świetnie. To jest w sumie trochę taka wariacja na temat patatas bravas, bo też są ziemniaki, też są one smażone, tylko w trochę innej formie i z tymi samymi sosami, czyli z aioli i ostrym sosem brava. Możecie tutaj przyjść na bombę, nie czekając w kolejce, tak jak my. My czekaliśmy jakieś 10 minut, ale już po wyjściu widzimy, że oczekujących jest więcej. Ale taką bombę można sobie zjeść przy barze na szybko. Nie trzeba siadać przy stoliku, choć przy stoliku warto usiąść, bo jedliśmy w La Cova Fumada naprawdę dobre rzeczy. Świetny był grillowany kalmar, grillowany na żywym ogniu, co było czuć. Zresztą jak się wchodzi do restauracji, to widać po prawej stronie otwartą kuchnię, gdzie ten ogień bucha. Kalmar przyprawiony tylko pietruszką, czosnkiem, troszkę oliwy i był naprawdę wyśmienity. Świetne było też chorizo, takie malutkie kiełbaski. Całkiem dobra ośmiorniczka, sardynki również grillowane, również dobrze doprawione. I jedliśmy jeszcze dorsza, którego nam poleciła kelnerka. To był taki kawałek ryby w sosie pomidorowym.
też dobry, ale chyba najmniej spektakularny. W ogóle jeśli chodzi o sposób zamawiania, to było dość śmiesznie, no bo ledwo co usiedliśmy, a już stała nad nami kelnerka, nie dając nam żadnego menu i pytała co podać. Wymieniła na szybko jakieś dania, zamówiliśmy połowę z nich, dodaliśmy do tego chorizo i tak to skończyło się naprawdę smacznym posiłkiem. Za wszystko zapłaciliśmy 40 euro, w tym były jeszcze dwa piwka. Muszę przyznać, że póki co jedzenie w Barcelonie smakuje mi bardziej niż w Walencji. Lepiej trafiamy z miejscami przede wszystkim, bo trochę podobnych rzeczy też jemy. I wydaje mi się, że taki city break w Barcelonie to jest naprawdę świetny sposób nie tylko na oderwanie się od takiej codziennej rutyny, nie tylko na poznanie nowych miejsc, ale też na zapoznanie się z lokalną kuchnią, zarówno w takim tradycyjnym wydaniu, jak mieliśmy przed chwilą w La Cova Fumada, czy w takim bardziej nowoczesnym, jak to było pierwszego dnia w La Habacie. Teraz siedzimy w barze Sals i nie jest to może miejsce z najlepszym jedzeniem. Mamy smażone kalmary, mamy patatas bravas, popijamy to wszystko sangrią, chyba pierwszy raz w Barcelonie. I choć dania nie są tutaj wybitne, no to w zamian mamy naprawdę świetny widok. Na pierwszym planie mamy dwa baseny, które zostały zbudowane na Igrzyska Olimpijskie w 1992 roku. Jeden służył w dyscyplinie skoków do wody, a na drugim planie mamy panoramę całej Barcelony z Sagradą Familią na czele, w której no, nie byliśmy jeszcze, ale na pewno tam pójdziemy. A jeśli już teraz zachęciłem Was do odwiedzenia Barcelony, albo generalnie tym, żeby zrobić sobie city break gdziekolwiek w Europie, no to wejdźcie na stronę partnera naszego dzisiejszego odcinka, czyli sky.pl. Tam znajdziecie najlepsze oferty na city break w Europie w optymalnej cenie. Jest tam na stronie taka zakładka okazje, która Wam się teraz wyświetla na ekranie i do której linkuję w opisie. A propos tego, że w Barcelonie póki co bardziej mi smakuje jedzenie niż w Walencji, czas na test churrosów. Churrosy w Walencji mi nie smakowały, były bardzo, bardzo, bardzo tłuste i w zasadzie tylko ten tłuszcz było czuć. Te tutaj wyglądają ładniej i to są churrosy z miejsca, które najczęściej nam polecaliście na churrosy, czyli Churreria Laietana. Do tego oczywiście domówiłem też czekoladę. Taki zestawik kosztuje 4 euro. Spróbuję najpierw bez czekolady. Bardzo chrupiące. Jest trochę tłuste, ale nie aż tak jak tam. Tam to było przesadzone, naprawdę. No takie przyjemne, tłusto, słodkie, chrupiące, w środku mięciutkie ciasto. A spróbujmy z czekoladą. O, czekolada bardziej gęsta. Wydaje mi się, że smaczniejsza ta czekolada niż w Walencji. Ale dalej ona jest taka trochę rozwodniona. Może o to chodzi, może taka ma być. Ale smakuje to naprawdę dobrze. Takimi churrosami można zaczynać dzień. One są przygotowywane na świeżo. Nie leżą, nie oczekują na klientów. I jeśli chcecie, to możecie tam na miejscu również zjeść. Aczkolwiek lokal jest mały, więc większość osób bierze jednak te churrosy na wynos. Po zjedzeniu całej porcji uważam, że to były naprawdę bardzo smaczne churrosy. Ta czekolada faktycznie lepiej smakowała, kiedy się maczało w niej churrosy, a nie kiedy się ją piło. Bo na koniec mi troszkę została i ją wypiłem i była dla mnie zbyt rozwodniona do picia, ale do maczania świetna. Także polecamy Wam to miejsce na churrosy. Akurat trafiliśmy w takim momencie, że nie było kolejki, a tuż po zjedzeniu już uformował się sznureczek ludzi oczekujących na świeże churrosy. Mi też smakowały i tylko Wam powiem, że te churrosy są bardzo blisko Pałacu Muzyki Katalońskiej, który jest tu nad nami. Kawkę poszliśmy do Nomad Coffee & Lab. Tutaj dwie kawy mam w ręku. Są to kawy z filtra. Można też oczywiście tam zamówić kawę z ekspresu. Różne wariacje mleczne, ale bez cukru. Sugar Free kawiarnia. Jest to jedna z najsłynniejszych kawiarni i palarni z Barcelony. I w ogóle w całej Europie, w świecie kaw speciality. Ziarna tej kawiarni możecie kupić bez problemu w Polsce wysyłkowo. Czasem możecie je spotkać w różnych kawiarniach w Polsce. My na przykład przywieźliśmy ziarna z tej palarni kupione w Londynie. Tutaj mamy dwie kawy. Jedna jest bardziej czekoladowa w smaku. Ziarna pochodzą z Salwadoru, a tutaj ziarna pochodzące z Kolumbii. Bardziej takie owocowe, soczyste. Jak biorę łyczka,
to mam wrażenie, jakbym taką brzoskwinkę przegryzał, taką soczystą. Wzięliśmy na spróbowanie, żeby zobaczyć, czy kupimy ziarna, no i zaraz tam wracamy i kupujemy dwie paczki do Polski. Kupiłem kawę w ziarnach, tutaj Salwador, tutaj Kolumbia, soczysta brzoskwinka, jak żeby inaczej. Nie kłamałeś. To jest dobre miejsce też dla tych, którzy nigdy kawy specialty nie pili i chcą spróbować, zwłaszcza kawy przelewowej i nie wiedzą, co wybierać. Obsługa bardzo szybko i przystępnie wszystko tłumaczy. Wczoraj jedliśmy sernik, który kelner nam sprzedawał jako najlepszy sernik na świecie. Ja akurat słyszałem, że najlepszy sernik na świecie jest gdzie indziej w Barcelonie. Jest w takiej malutkiej miejscóweczce, która nazywa się Hon Cake. Hon to człowiek, facet, który w 2021 roku rzucił pracę jako inżynier lotnictwa i zaczął piec serniki. I te serniki szybko stały się prawdziwym fenomenem w Barcelonie. Jest to malutki punkt, serniki można brać tylko na wynos. Co więcej, płaci się za kilogram, nie za kawałek. Także każdy może sobie wziąć taki kawałek, jaki pragnie. Może sobie też wziąć całą blachę oczywiście. No i tutaj mam taki klasyczny sernik. Ale ten klasyczny sernik jest przygotowywany z czterech różnych serów. Jest tutaj mascarpone, parmigiano, reggiano, grana padano oraz gorgonzola. A tutaj z kolei taka specjalna edycja obecna chyba w tym tygodniu z owczym serem oraz truflą. Od tego trzeba zacząć. Oczywiście dostaliśmy też łyżeczki. Jest to taki mocno kremowy sernik, troszkę chyba przypominający sernik baskijski, bo też jest przypalony z wierzchu. On jest pyszny, ale no faktycznie czuć tą gorgonzolę. Jest taki lekko pleśniowy posmaczek, a przy tym jest właśnie słodko-słony, pyszny. Ale nie wiem, czy ten wczoraj mi bardziej nie smakował, bo był taki bardziej, może tradycyjny, jeśli chodzi o smaki sernikowe. To była klasyka, czas na wersję specjalną. Trochę mniej kremowy się wydaje. Mocno truflowy. Najpierw czujemy taki kremowy smak owczego sera, a po chwili dochodzi do nas ta trufla, która jest takim uderzeniem, taką fangą w nos. Ale dobre. Na swój sposób dobre. Nie wiem, czy każdemu by posmakowało, ale jest to ciekawe. Według mnie te serniki były totalnie przepyszne. Mi chyba ten kawałek, mówię o tym klasycznym, bo można go bardziej porównać do tego wczorajszego, jednak trochę bardziej smakował. Ale to są, wiecie, takie niuanse, które ciężko trochę porównać, który jest lepszy i dlaczego. Tu rzeczywiście no bardziej specyficzny ten słony posmak gdzieś tam się pojawiał, ale no dla mnie to była jakaś poezja smaków, a ten drugi z tą truflą był totalnie zaskakujący, bo na początku właśnie jak się brało kęs, to nic nie zapowiadało, że za chwilę pojawi się taki bardzo mocno truflowy posmak. Więc dla mnie to jest rewelacja, chyba nigdy nie jadłam takich serników, właśnie z taką nutą smakową. Ja bym z chęcią tu mogła teraz codziennie wracać i jeść. I widzicie, wychodzi na to, że i w Walencji, i w Barcelonie znowu najbardziej smakuje mi sernik, więc może zostanę jakąś koneserką hiszpańskich serników, bo to najbardziej mi tutaj smakuje. Niedawno otworzył się w Barcelonie drugi lokal Hon Cake. On się znajduje w innej części Barcelony i to już jest lokal, w którym można usiąść, a do tego się napić wina. I to wina są też parowane pod te serniki. Przecież to jakiś raj dla mnie. Czemu mi o tym nie mówiłeś? Serniki i wino. No, może tam pójdziemy. Ostatni dzień na przykład. To raj! Najlepsze! I jeszcze oni właśnie dają te pewnie różne wina do tych posmaków jakiegoś sera. No przecież cudowne miejsce, musimy tam iść. Kolejna słodkość na naszym gastro-barcelońskim szlaku. Tym razem będzie faktycznie chyba na słodko. Mamy rzeczy z Hoffman Pastisseria. Jest to cukiernia założona przez córkę z mieszanego katalońsko-niemieckiego małżeństwa, stąd ta nazwa Hoffman, mało katalońska. I ona słynie przede wszystkim z rogalików francuskich. To jest ogromny rogalik, polukrowany, też posypany jakimś kakao, a najlepsze jest to, że w środku nadziewane jest mascarpone. Są też inne rodzaje rogalików, na przykład jest nawet rogalik z szynką i serem, ale wybraliśmy ten najpopularniejszy, też kocham mascarpone. Próbujemy. Ale słodkie i maślane, o Jezu. Przepyszne. Samo ciasto jest genialne, ale jak wchodzi to mascarpone, to już jest w ogóle bomba, przepięknie jest po prostu. Gryzę. Coś naprawdę cudownego. Jeśli kochacie słodkości, to koniecznie musicie tego spróbować. Poza rogalikami jest całe mnóstwo słodkości. Są nawet jakieś czekoladki, ale są też monoporcje, które już uśmiechają się do nas z witryny sklepu. Wzięliśmy monoporcję pistacjową, która w ogóle wygląda jak orzech pistacji w skorupce jeszcze. Super to wygląda. Wygląda świetnie. Mamy widelczyk,
widelczyko, łyżeczkę. No i pytanie, jak się za to zabrać? Bo bym najchętniej tak rozłupał to po prostu. No właśnie, jemy w takich polowych warunkach trochę, na ławeczce, więc to będzie ciężkie. W środku to jest takie zbite. Pistacjowe na maksa. Jak każda dobra monoporcja, ta ma mnóstwo warstw. Większość jest pistacjowych, ale ta w środku jest taka lekko cytrynowa, na przełamanie tych smaków. Bardzo dobra monoporcja, ale myślę, że ten rogalik był jednak smaczniejszy. Łatwiej się go też je w takich warunkach jak tutaj. Po tych słodkościach musiał oczywiście wjechać kawusie. Byliśmy w miejscu, to się nazywa Hidden Coffee Roasters. Wzięliśmy dwie kawy na wynos, to jest szybki przelew. Kawa z Kenii, naprawdę dobra. I kosztowały obie te kawy łącznie 5,20. Na miejscu oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, można też kupić ziarna z tej palarni. Tym razem jednak nie kupiłem, ale może tam wrócę, kto wie. To jest, słuchajcie, kromeczka z tatarem z krewetek z dodatkiem hiszpańskiego winegre i majonezu na bazie krewecich skorup. Krewecich głów dokładnie, ale pycha. Bardzo mocno krewetkowe. Tak niestandardowo zacząłem relację z kolejnej restauracji. Przyszedł wieczór, jesteśmy na kolacji w miejscu, które nazywa się Male Ducat. Na start zamówiliśmy takie jedno, dwukęskowe przystawki. Sonia miała ostrygi oraz tą samą kanapeczkę, którą jadłem przed chwilą. Ja miałem także takiego krokieta z szynką serrano na bazie ciasta z beszamelu, a także podobną kanapeczkę, tyle że z surowym kalmarem i różnymi innymi dodatkami. Też była przepyszna. No i wzięliśmy sobie jeszcze taki chlebek. Chlebek nacierany pomidorem z oliwą. To jest taka rzecz popularna bardzo w Barcelonii i w ogóle w Katalonii. Po tych jedno-dwukęskowych przystaweczkach przyszła pora na większe dania, choć też nie jakieś duże. Takie talerze do dzielenia się. My jednak zamówiliśmy sobie jeszcze raz po tym toście z tatarem z krewetek, bo to było coś naprawdę fantastycznego. Domówiliśmy też chleb. A z tych nieco większych talerzy mieliśmy danie z karczocha, który w tej części Hiszpanii jest bardzo popularny. Jednak to nie był taki smażony karczoch, jak to często bywa w tapas barach, a karczoch konfitowany oraz pire z karczocha. Do tego takie cieniutkie plastry kaczej piersi i kilka innych dodatków. Generalnie takie mocno warzywne danie, mimo tego mięsnego dodatku. Poza tym mieliśmy też tatara wołowego. On już był wymieszany ze wszystkimi składnikami, między innymi ze szczypiorkiem, z jakimś majonezem, ale też z tabasco. Kelner nas przy zamówieniu zapytał, ile kropel tabasco chcemy. Zdecydowaliśmy się na 4. Maksymalnie można było wybrać 5 i muszę przyznać, że był ten tatar naprawdę pikantny i też ten taki typowy smak dla tabasco, troszkę taki kwaśny, był mocno wyczuwalny, aczkolwiek też nie przysłaniał smaku samej wołowiny, więc to było super. No i na koniec mamy żabnicę. Żabnica w menu występuje jako catch of the day. Pewnie te ryby czasem się zmieniają w zależności od tygodnia, dnia i pory roku, ale żabnica jako taka dość mięsista ryba spisuje się naprawdę wspaniale. Podana z ziemniakami, cebulą, sosem holenderskim, trochę szczypiorku. Bardzo proste danie, ale z dobrych składników i to procentuje. Z racji tego, że dzisiaj zjedliśmy sporo słodkości, to na deser wzięliśmy deskę serów. To jest mała deska serów, można zamówić sobie też większą. Oczywiście tych serów tutaj było więcej. Dostaliśmy 4 różne sery. Jeden taki mocny, intensywny, pleśniowy, jeden owczy, jeden krowi, jeden kozi. I jest to bardzo przyjemne zwieńczenie tego całkiem dobrego posiłku, którym się jakoś mocno nie obiedliśmy, bo te porcje są raczej takie do posmakowania, a nie do najedzenia się. Trzeba to przyznać. I generalnie jest to miejsce, do którego warto przyjść, kiedy szukacie czegoś ciut bardziej wykwintnego niż taka tradycyjna kuchnia hiszpańska, ale jeszcze nie aż tak wykwintnego jak restauracje z gwiazdkami Michelin, których w Barcelonie oczywiście nie brakuje. Piję sobie napój alkoholowy, który nazywa się kawa i jest to kataloński odpowiednik szampana. Przygotowywany jest w ten sam sposób, czyli fermentacja
tego wina musującego zachodzi w butelce. Mimo że ten proces jest taki sam jak w przypadku szampana, no to nazwa szampan jest zarezerwowana tylko dla win musujących, które powstają w odpowiedni sposób w regionie Szampanii. A my w ogóle jesteśmy w miejscu, które nazywa się La Pepita. Jest to tapas bar, ale w takim troszkę nowoczesnym, młodzieżowym i mniej tradycyjnym wydaniu, choć te tradycyjne dania też tutaj można dostać. Jemy tutaj m.in. tłuściutkie plasterki chorizo, bardzo smaczne, choć faktycznie tłuściutkie. Jemy bardzo popularną rzecz tutaj w Katalonii, w Barcelonie, czyli pieczywo natarte pomidorem, tutaj jeszcze z płatkami soli, jednocześnie chrupiące i miękkie, no i takie fajne, orzeźwiające. Z orzeźwiających rzeczy mamy też mało katalońską rzecz, czyli guacamole. Świetne, dobrze doprawione, podane z nachosami. No i tutaj mam krokietę. Krokieta z szynką iberyjską. Nazywa się to danie Very Important Croquette. W środku ta masa jest taka w zasadzie półpłynna. To jest ciasto beszamelowe. No i świetnie się to komponuje z tą bardzo wyrazistą szynką suszoną. Pyszna jest. Myślę, że musicie tutaj zamówić. Ja też słyszałem, że to jest jedna z takich specjalności La Pepita. Kolejne dania zrobiły na nas troszkę mniejsze wrażenie. Jedliśmy świetne ceviche, które było genialne, no z lepszych dań tutaj. Kwaśne, pikantne, szalenie intensywne, z fajnymi dodatkami. Były ziarna kukurydzy, był batat, przepyszna ryba, no danie naprawdę warte waszej uwagi. Poza tym jedliśmy pokrojoną na małe kawałki ośmiornicę, mięciutką, podaną na pire ziemniaczanym, które samo w sobie było takie sobie i było go zdecydowanie za dużo. A teraz jemy specjalność tego miejsca, czyli polędwicę wołową, też podaną z pire ziemniaczanym. I ta polędwica sama w sobie jest ok, ale to nie jest nic super przepysznego, a czegoś takiego oczekiwałem, zamawiając specjalność tego lokalu, która jeszcze jest bardzo wyraźnie w menu zaznaczona jako właśnie specjalność dla Pepity. Na deser zamówiłem creme catalana. To jest deser, który jest bardzo podobny do creme brulee, tyle że nie przygotowuje się go na śmietanie, a na mleku, przez to jest bardziej lejący, nie jest aż tak gęsty. Też z wierzchu go się przypala, wierzch się wtedy tak fajnie karmelizuje. No i do samego deseru dodaje się też skórkę cytryny oraz cynamon. I rzeczywiście ma taki delikatny posmaczek. Odwiedzajcie La Pepita, tylko koniecznie wcześniej zarezerwujcie. Można to robić online, bo tłumy chętnych do restauracji walą drzwiami i oknami. Dotychczas w Barcelonie pokazywaliśmy wam dania kuchni hiszpańskiej, ale teraz przyszliśmy na pizzę. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Sartoria Pantieri i jest to pizzeria, która uważana jest za piątą najlepszą w Europie. Oczywiście pomijając pizzerię typowo z Włoch. Na pierwszym miejscu jest bodajże pizzeria z Paryża. Pizzerie z Polski też są w tej 50, ale raczej w tej drugiej połówce. No i stwierdziliśmy, że jak jest coś innego niż kuchnia hiszpańska, to właśnie tutaj. Zamówiliśmy dwie pizze, takie bardziej autorskie kompozycje. Mamy pizzę z serkiem stracciatella, sosem pomidorowym oraz sporą ilością przygotowywanego na miejscu pesto bazyliowego z nasionami słonecznika. A druga pizza to jest taka kompozycja bardziej z Balearów, bo mamy kiełbasę sobrasada. Jest to kiełbasa, która przypomina na przykład włoską nduję, tylko jest mniej pikantna, przynajmniej w tym wydaniu. Czyli to jest taka miękka kiełbasa, którą można troszkę smarować. Do tego mamy mozzarellę, mamy dziki fenku oraz ser mao. Nie do końca wiem, jak wymówić tę nazwę, którą napisałem. Do tego jeszcze można polać tą pizzę miodem, co dodaje takiego fajnego, słodkiego akcentu, tworząc razem taką słodko-słoną kompozycję. Ale mamy wrażenie, że najważniejsze w tej pizzy wcale nie jest to, co na tej pizzy wylądowało, a samo ciasto, które jest naprawdę genialne. Dawno nie jedliśmy tak dobrej pizzy, jeśli chodzi o samo ciasto. Myślę, że gdyby na tej pizzy nie było żadnych składników, to też zjedlibyśmy to ciasto, ażby nam się uszy trzęsły. Jest to ciasto lekkie, miękkie, niezapychające. Te lekko wyrośnięte brzegi wcinamy z wielką radością. Na środku oczywiście ciasto jest bardziej lejące się, tym bardziej na tej kompozycji ze stracciatellą, gdzie tych składników jest naprawdę spora ilość, może nawet ciut za duża. Placek wręcz się od tych dodatków ugina. Zamówiliśmy jeszcze tiramisu, ale jest to takie tiramisu mniej w moim stylu, czyli jest dużo biszkoptu, mocno nasiąkniętego alkoholem. Sam krem jest bardziej taki piankowy, a nie lejący się.
i jego smak nie jest aż tak wybijający się. A ja wolę, kiedy to ten krem lejący się jest na pierwszym planie. To była naprawdę fantastyczna pizza z jednym z najpyszniejszych ciast, jakie jedliśmy w ogóle w życiu. Na pewno najpyszniejsza w ostatnich kilku miesiącach, czy nawet roku. Nie ukrywam, że z Barcelony mieliśmy naprawdę całe mnóstwo poleceń restauracji. Tych rekomendacji było chyba więcej niż w wielu miastach, w których byliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie tylko nie uda nam się odwiedzić wszystkiego, co nam polecaliście, ale też nie uda nam się odwiedzić wszystkiego, co chciałem odwiedzić. Musielibyśmy spędzić chyba w Barcelonie kolejne 4 dni, żeby odwiedzić wszystkie te knajpki, które bym chciał. Starałem się, żeby dobór restauracji w tym filmie był taki dość zróżnicowany, żeby były miejsca zarówno bardziej tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne, częściej rekomendowane przez Was, jak i takie, które w Waszych poleceniach pojawiały się rzadziej, co też może oznaczać, że po prostu niekoniecznie są one Wam znane, a nie, że są, nie wiem, jakieś niedobre. Stwierdziłem jednak, że nie mogę sobie odpuścić wizyty na takiej uliczce, gdzie jest mnóstwo knajpek, które serwują pinchos. Pinchos to są, słuchajcie, takie malutkie kanapeczki, a w zasadzie arcydzieła na kanapeczkach bardzo często. Na malutkiej kromce bagietki można położyć dosłownie wszystko. Pinchos są szalenie popularne w kraju Basków, skąd się wywodzą, ale generalnie możecie spotkać się z pinchos w zasadzie w całej Hiszpanii. My tutaj teraz jesteśmy w ogródku przed miejscem, które nazywa się La Tasqueta de Blay. De Blay to jest właśnie ta ulica, na której jest kilka takich miejsc z pinchosami, kilkanaście. W zasadzie każda knajpka oferuje takie właśnie pinchos, często też inne rzeczy, ale ludzie tu przychodzą właśnie na pinchos i ja sobie wziąłem 5 różnych. Pinchosy nakłada się sobie samodzielnie na talerz z takiej wystawki, na której leży wiele różnych rodzajów. Później, kiedy przychodzisz do płacenia, płaci się na koniec, no to się liczy po prostu, ile jest konkretnych patyczków. Patyczki mogą mieć różne symbole albo różne kolory i właśnie kolory czy symbole na patyczkach odpowiadają cenie. Tutaj, jak widzicie, mam szalenie różne pinchosy. Mam z kiełbaską i papryczką padron, mam z kurczakiem w jakimś sosie, z kiełbasą sobrasada z Balearów, serem i miodem, z kawałkiem hiszpańskiej tortilli, czyli takiego, nazwijmy to umownie, omletu z ziemniakami, a także z chorizo i jajkiem sadzonym. Słuchajcie, te pinchosy wciągają naprawdę. Tutaj dokładeczka. Zamówiłem jeszcze raz to pinchos z sobremasą, czyli taką lekko pikantną kiełbasą o takiej konsystencji do smarowania wręcz, z miodem, serem brie i orzechami włoskimi. Do tego tutaj mam krokiet z dorsza, a tutaj mam jedno z nielicznych droższych pinchos za 2,5 euro, reszta jest po 1,90 euro. I to jest taki krokiet z ośmiornicą, octopus bomb się nazywa. No i tutaj rzecz przypominająca kaszankę, i jest to kaszanka morcilla z dodatkiem sera koziego, lekko przypalonego z wierzchu. Słuchajcie, to jest chyba mój faworyt, bo jest i trochę słony, i trochę mięsny, i trochę słodki, trochę pikantny, trochę kremowy. Wszystko się tutaj dzieje na takiej małej kanapeczce. Niosem tych pinchos tutaj przynajmniej jest to, że czasem trochę trudno się je je. Wielkie rzeczy potrafią na nich, na tych kanapeczkach położyć, jak ta bomba z ośmiornicą. No dobra, myślałem, że słabo będzie czuć tą ośmiornicę w środku, a jednak jest dość mocno wyraźna. Także bardzo fajne pinchos. Gdybyśmy mieli więcej czasu, a dzisiaj jest ostatni nasz dzień w Barcelonie, to pewnie z chęcią przeszedłbym się po różnych lokalach na tej ulicy i popróbował w nich pinchos, bo podejrzewam, że co lokal to troszkę inne. Inwencja i kreatywność przecież nie zna granic. I na koniec jeszcze dodam, że od wielu osób słyszałem, że to jest taka mniej turystyczna część Barcelony i rzeczywiście może jest trochę mniej turystyczna, ale nie oszukujmy się, dalej jest to dość turystyczne miejsce i te knajpki świetnie na turystów są przygotowane. Na zakończenie naszego pobytu w Barcelonie poszliśmy już na tego rogalika z mascarpone. Chcieliśmy iść na sernik, ale było zamknięte, więc los wybrał za nas. I dalej to był naprawdę świetny rogalik, to mascarpone.
pychota. Ten wyjazd muszę podsumować jednym słowem, a w zasadzie dwoma. Było smacznie. W zasadzie w każdym miejscu zjedliśmy coś pysznego. Były czasem gorsze dania gdzieś, ale generalnie wszystko było naprawdę smakowite. Pod tym kątem nasz city break naprawdę się udał, zresztą pod każdym innym również. Jeśli zastanawiacie się, kiedy jest najlepszy czas na organizację takich city breaków, no to wydaje mi się, że właśnie teraz. Nie w wakacje, kiedy te ceny bywają wyższe, no bo wiadomo, jest sezon, tylko właśnie wiosną, ewentualnie jesienią, ale to też można już teraz zaplanować. Na sky.pl sprawdzajcie zakładkę okazje, gdzie jest mnóstwo ofert tanich lotów w różne części Europy. Często takie z lepszą pogodą, z lepszą aurą niż obecnie jest w Polsce. Propozycji kierunków jest naprawdę dużo. Ja ze swojej strony polecam pyszną Barcelonę, a wy dawajcie znać w komentarzach, gdzie warto jeszcze zjeść w Barcelonie, bo tak jak już mówiłem wcześniej, tych miejsc jest dużo, dużo więcej niż pokazaliśmy w tym filmie. Mimo że wydaje mi się, że chyba w tym materiale pokazaliśmy najwięcej restauracji, knajpek, knajpeczek, kawiarenek, cukierni na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. A ja tymczasem się już żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.